Nie będzie drogi donikąd. Radni miasta i gminy Kępno odrzucili projekt uchwały dotyczący budowy drogi Świbie. 40. zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępnie rozpoczęła się dość nieoczekiwanie. Przewodniczący Rady Krzysztof Dąbrowski złożył w imieniu Klubu Samorządowego i Klubu Forum Społeczno-Gospodarczego formalny wniosek o usunięcie z porządku obrad trzech uchwał powiązanych ze sobą, a dotyczących budowy drogi Świbie. Pani burmistrz zaproponowała realizację drogi, można powiedzieć, donikąd. Natomiast kluby nasze proponują zamknięcie ciągu już rozpoczętych dróg w Świbie, aby je zamknąć. Pokażę Państwu obrazowo. Tak to wygląda, mapa Świby. Żółte drogi, żółte kolory to są drogi już zrealizowane na dzień dzisiejszy. Kolor niebieski jest to droga, która ma być właśnie według nas, powinna być zrealizowana, aby zamknąć cały ciąg. Natomiast wniosek Pani Burmistrz opiewa realizację drogi tutaj, która tu idzie do góry, która jest drogą donikąd, bo jest drogą równoległą do istniejącej drogi powiatopowiatowej, która prowadzi do Kuskowa Kierzyńskiego. Uważamy, że jest to na dzień dzisiejszy wyrzucanie pieniędzy, jest to nieekonomicznie uzasadnione, ponieważ realizacja to będzie tylko i wyłącznie do kilku posesji, natomiast tutaj zadowoli mieszkańców i zamknie nam cały krąg części wsi Świba. W związku z tym nie zgadzamy się z taką polityką i z takim kreowaniem inwestycji, które mają być realizowane w naszej gminie. Radni wniosek przewodniczącego przyjęli jednogłośnie. Nie zatrzymuje to jednak planów budowy drogi Świbie. Można przypuszczać, iż temat powróci na kolejnych obradach i dojdzie do wypracowania wspólnej strategii rozwoju miejscowości.